Cześć, witajcie w Dzwoń za Mietem, mamy kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Urban Chaos. Misja Miasto na celowniku. Plik, który udało nam się przyprowadzić po włamaniu do środka badawczego Game'u, ujawnił informację o tuszowaniu konstrukcji rakiet. Wiemy o trzech kątownikach, nie musimy je zniszczyć. Wygląda na to, że w pobliżu kręci się mnóstwo kancerów i osobistych ochroniarzy Bane'a. Upadłych. Nie statkaj się tymi dupkami, D'arcy mogą wyglądać jak niewinnicy, ale są otwarci od betonu. Uważaj na nich na każdym kroku. Ej, upadli to nie są jacyś tam gówniarzeria, tylko to są bardzo poważni ludzie. Zabij wrogów i zniszcz rakiety. Poko. Pewnie muszę znaleźć jeszcze ładunki wybuchowe po drodze. Ej, nie mam broni. Co za głupota. O, już chciałeś się ślizgać pode mnie. Nie mam broni, tak? Super, muszę zdobywać broń. Ty pewnie coś masz dla mnie, dawaj. Przyda się. Pistolero, może być. Na początek, Pistolero. Jak najbardziej. Dobra, jest pierwszy ładunek wybuchowy. I szybko i prosto. Tylko tutaj traciłem całą amunicję na typa pierwszego. Dał nam... Mamy jeszcze ograniczony czas, 6,5 minuty. Zróbmy to w ten sposób. Dobra, co robimy? Biegniemy do pierwszej głowicy, tej zaznaczonej na żółto. Tak, tędy dostaniemy się. Teraz się tak słabo, co? Tędy. Raczej nie. A ty, typku, tutaj co stoisz? Tam są jakieś miny, przez które pewnie trzeba będzie przedostać. Okej. Tędy, spoko. Są miny, trzeba troszkę ostrożniej biegać, żeby się na żadne głupie nie nadziać. Dobra, jest pierwsza głowica, zabijamy się. Intruder! Intruda! Polono sekwencję, ale ja ich zniszczyłem przecież. Co poziom nieudany? Postawiłem przecież ładunek wybuchowy pod tym. Co to ja mam zrobić? Uruchomili ją przed czasem, halo. Tutaj ktoś tu oszukuje i to nie jestem ja. Ktoś tu oszukuje, to nie jestem ja, skoro tutaj stwierdzili nagle, że a chuj, odpalajmy te rakiety, nie czekajmy na nic. Bo czemu nie? Bo się pojawił Intruda. To tak nie działa, że jeżeli na coś jest ograniczony czas. A gdzie jest mój pistolet? Myślałem, że zdobyłem pistolet. Nie przeszukam tego typa, czy po prostu mi się nie podniosło. Dobra, nieważne. W każdym razie mamy pistolet. 3 naboje. Jestem ciekaw, czy zabiję tego typa w 3 naboje? Raczej niekoniecznie. Dobra. A ten gościu coś tam do nie macha. No to ty podejdź. Dawaj, to. Pistoleta to co możesz, typie. Długo mają tą. Intruder! Strzelnica. To Intruder, no i co, może... A, już mam pomysła, czekajcie. Dobra, wiem. Tych gości trzeba załatwiać. Bo oni mogą odpalać rakiety. To ma sens. Trzeba załatwiać tych typów, zanim zdążą dobiec do odpalarni. A teraz jest już święty spokój, bo nie mają engineera, nie? A tu jest sporo tych kropek. ładunek wybuchowy. Dostałem tu pierwszą tą. Rakieta zniszczona. Jakoś się nikt nie skapnął, że halo, coś jest nie tak, bo rakieta zniszczona. I trzeba odpalić ładunek wcześniej na przykład, nie? To nic z tych rzeczy. Ale dobra, mam mało zdrowia. Oni tutaj Pistolero, więc będą większe odległości. Spoko. Dało radę. Teraz my wyciągamy Pistolero. Trzeba dobyć ich dalej i dobyć przy okazji ładunek wybuchowy, bo jak ja nie zdobędę ładunków, to będzie kicha. Ja mogę dojść ładunki wybuchowe jeszcze. Tutaj pewnie, co? O nie, tu jest tu jest garniakar, a nie mam jak go załatwić. Tak jak Miss Bane przewidział. No i to strzeliłem, aby zaczęliście się gadać, tak? Nothing can get in our way. Can a cop arrest a 10 megaton missile? No nie wiem, ale glina może cię zabić, typie. Przewidziałeś to? I to? Nie do niego, tylko od niego, uciekaj. Dobra, tam jest ładunek wybuchowy. Drugi. Okej. Nożyczka trochę mało, ale myślę, że wystarczy. Teraz to biegniemy do czerwonej? Pobiegnijmy do czerwonej głowicy. Jest amunicja. Dobra, sporo amunicji do shotguna. Tu jest jeszcze ten wybuchowy, spoko. Intruder, get her! Jest, spoko. Tylko gorzej, że garniaturowy za mną biegnie. Fuck. Będzie ciężko tym troszeczkę, bo tym garniakiem trzeba będzie jakoś mądrze powalczyć. Bo jak on podejdzie... Dobra, tutaj mogę chyba coś zrobić. Na blisko odległość, a ja jestem tylko z shotgunem. Tamtego załatwiłem, bo on się gdzieś tego zbagował. A tym co, ja mogę tak tylko powalczyć. No hej, chłopcie. Taka płytka, bo tu stał się w miejscu, czeka, aż go zastrzelę. No dobra, co? Jesteś tu, typie? Tam typ jest na górze, nie wiem, czy w tym momencie on na mnie nie wyskoczy. I tu jest typ jeszcze jeden. Spoko. Fuck, chodź tu. Dobra. Tamten nie wydaje się, jakby był zaciekawiony moją osobą, chociaż chyba idzie w tym kierunku. Zróbmy to w ten sposób. I co? Rakieta zniszczona, jeszcze jedna. Mamy 2 minuty, ale troszkę mało amunicji. A ten gościu w ogóle nie ma broni żadnej? Dawaj, musisz coś mieć. Dawaj jakąś broń. Dawaj zdrowie. No, powiem ci tak. Dwojga złego bardzo dobre, ale ja potrzebuję jeszcze troszkę amunicji. Ty coś może masz jeszcze, dawaj. Bo mam 2 naboje do shotguna. 12 do pistoletu to nie jest jakoś dużo. A jak mi jeszcze jeden garniturowy tu wyskoczy, to będzie przypał. A mi się wydaje, że przy każdym może jakiś garniak stać. To właśnie, już stoi tutaj garniaczek. Tu jest sporo samochodów. Robię to w ten sposób. Innej opcji nie widzę. Muszę ich, żeby zaskoczyli do mnie i to załatwiam wtedy. Dobra. Tu jeden chodził po ziemi. Są 2 naboje. Ja nie zrobię nic jeżeli ten garnek do mnie wyskoczy na dół. A pewnie zaraz wyskoczy. Stern of the UCPD, your death has been foretold. A wasza śmierć też została przewidziana to już dawno temu. Mam minutę, a ten typ to i przy drabinie, nie? Ja już widzę, jak ten frajer mnie zabije, jak będę próbował wejść po drabinie. Dobra, jest plus, że teraz super. Mam dwa naboje z shotguna, podejdzie na blisko, spróbuję go załatwić, a potem pistoletu tylko dobić to, co zostanie. No chodź szybciej, nie mam czasu na ciebie, typie. Fuck. Traciłem głupio nabój. Dobra. Dużo już czasu nie zostało, ale chyba tutaj nie ma już żadnego typa. Aresztuj go szybko. 5 sekund, a tu jest 9 sekund. Chyba zdążymy, co? 5 sekund. 5 sekund przed czasem. To się nazywa timing jak w filmie, kurde. Ale już zacząłem się denerwować, że to się nie uda. Porywający nagłówek. Czyżby nowy artykuł na Super Expressie? W każdym razie dowiemy się w przyszłym odcinku, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zagrajmy w Urban Chaos.